Dobry wieczór, kochani. Rozpoczynamy transmisję na żywo, live, który zakończa kampanię Inspirujący Wychowawca. O, już jest pani Asia Wisula. Cześć, Asiu, bardzo mi miło, że jesteś. Poczekamy jeszcze chwileczkę na osoby, które się zapisały na wydarzenie. Pomimo tego, że dzisiaj dopiero pojawiła się informacja o live'ie, zapisało się prawie 30 uczestników. Cześć Ela. Dajcie znać, czy mnie słychać i czy mnie widać. Ja wiem, że to są takie standardowe i trochę denerwujące pytania, ale czasami techniczne problemy się pojawiają i lepiej wiedzieć wcześniej, że coś jest nie tak. Cześć Marta. Cześć Aniu. Czy widać i słychać? Ktoś mógłby dać znać? Słychać i widać. Super. Bardzo dziękuję. Słychać. Karolina Mazurek. Witam serdecznie. Super. No to jest nas coraz więcej. Zaczynają osoby przybywać. Pani Dorota Nowasiak. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pojawiają się też osoby, których ja nie bardzo znam. Małgosia Łaska, która jest fit belfrem, jest wyzwaniem, o którym już będę dzisiaj tak troszeczkę wspominać. Fajnie, no to jest już nas coraz więcej, więc ja myślę, że możemy sobie zacząć. A osoby, które będą dołączać, to tam w trakcie wejdą w temat. Poza tym live też będzie upubliczniony na inspiracjach, więc będzie można go sobie odsłuchać. Aczkolwiek to, co będzie do zdobycia dzisiaj, to będzie tylko dzisiaj. Więc mam nadzieję, że te osoby, które będą z nami na żywo, będą mogły z tej oferty skorzystać. 45 minut dla wychowawcy sobie dzisiaj poświęcimy, bo zazwyczaj wychowawcy dają nie 45 minut, ale prawie całą dobę dla swoich uczniów, a dzisiaj to będzie coś dla nas. Pani Iwona, pani Alina, witam serdecznie, widać i słychać super. No to powiem wam szczerze, jest już nas tak dużo, że po prostu jestem zaskoczona tym, że tak na samym początku już tyle osób jest świetnie. Proszę was o to, żebyście sobie tak przygotowali jakieś notatki, może, znaczy jakieś kartkę z długopisem na notatki, bo kilka, mam nadzieję, rzeczy takich cennych się pojawi. Pani Bogumiło, witam serdecznie. Pani Agata Świderska, jejku, ile nas jest, po prostu super. Dzisiaj zamykamy tegodniową kampanię Inspirujący Wychowawca, który był u mnie na fanpage'u na Inspiracjach dla Szkoły. Mam nadzieję, że mogliście skorzystać z tego, co się pojawiło w tym tygodniu. Dajcie znać, z czego skorzystaliście. Witam panią Karolinę Jarmusz. Z czego skorzystaliście? Przypomnę, co było. Mianowicie, scenariusz o wystąpieniach publicznych, taki scenariusz, który nigdzie dotąd nie był publikowany na blogu, na Facebooku, on tylko się pojawił w książce. Ale tutaj go z tej okazji naszej kampanii upubliczniłam. Także scenariusz o negocjacjach, o sztuce negocjacji. Dziękuję za te fartuszka. O sztuce negocjacji. W czytelniczym czwartku pojawił się film o złotym nawyku, który jest taki bardzo budujący i dla wychowawcy, i dla uczniów, którzy mają z nim kontakt, w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy mają kontakt z taką osobą. I pojawił się też post na Facebooku Photodesign, który po prostu bardzo dużo zdobył uznania. Taki mój najnowszy pomysł na integrację. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze. O, Maciek Wodniak, mój uczeń dawny, witam serdecznie, ale mi miło. Agnieszka Cader z Fit Belfra, świetnie. Karolina, Dorota Nowosiak, bardzo, bardzo serdecznie. Witam. I jak ktoś dopiero zaczyna, to nie szkodzi, bo dopiero jesteśmy na wstępie. Dajcie znać, czy z czegoś skorzystaliście z tych publikacji, które były w tym tygodniu. No jeśli nie, to można oczywiście się ich dokopać na Facebooku, chociaż to nie jest jakieś takie bardzo dogodne. Jutro udostępnię taki post u siebie, od rana będzie wisiał od 6, w którym zbiorę te wszystkie prezenty, które się pojawiły w tygodniowej kampanii, wtedy będzie można sobie tak łatwo przejść, bo to rolowanie po tym Facebooku to nie jest nic fajnego, ja tego też nie lubię.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do rzeczy. A dajcie znać, z czego skorzystaliście już. O, pani Lidia Dąbrowska, witam serdecznie, też Fit Welfare. Zofia Kruczała, nie mogę się połączyć, nie rozumiem. Nie widać, nie słychać? Małgosia Dziarmaga, też witam serdecznie. Czy ktoś już z was skorzystał z tego, co było w tym tygodniu? Na razie nie, to ja poczekam może na odpowiedzi, ale już sobie zaczniemy mówić dalej. Szkoła, która nastawiona jest na spełnianie wymogów urzędowych i systemowych, zaniedbuje swoje właściwe zadania. Tak powiedział Jesper Juhl, którego myślę, że wszyscy znamy i kochamy. Dzisiaj będzie troszeczkę o nim więcej. Myślę, że bardzo dobrą drogą byłoby to, abyśmy w miarę możliwości oczywiście opuścili biurokrację na rzecz profesjonalizmu. Zapomnieli o pewnych rzeczach, które można, a nie trzeba wypełniać w papierach, bo takie też są. Może nie do końca musimy być wzorem w tym, żeby wypełniać wszystko idealnie, ale dobrze by było być takim profesjonalnym liderem, bo wychowawca dzisiaj to nie tylko nauczyciel, ale o wiele więcej ma tych ról. Nie tylko dzisiaj, myślę, że zawsze tak było. Ale od dzisiaj rola szkoły jest o wiele trudniejsza niż była kiedyś. I myślę, że coraz trudniej nam jest się określić, coraz trudniej nam określić nasze zadania jako wychowawcy, bo nauczyciela też w sumie, bo to przekazywanie wiedzy to jest za mało, ale tutaj już jesteśmy w stanie więcej tak go określić. Natomiast rola wychowawcy zawsze jest taka śliska i tutaj no myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy mogli iść w tym kierunku profesjonalizmu, chociaż jak na razie niewiele jest takich możliwości, ale o tych możliwościach też powiemy później. Pani Karolina Mazurek napisała, że jeszcze nie skorzystała, ale jutro zerknie. Asia, ty chyba nie sypiasz. Sypiam, niewiele, ale sypiam. Dobrze, profesor neurobiologii Gerald Hatcher mówi, że uczniowie potrzebują od szkoły trzech rzeczy. Zadań, dzięki którym mogą się rozwijać, czyli takich wyzwań, o tych wyzwaniach sobie też dzisiaj powiemy, wzorów do naśladowania. Ja wiem, że era takich wielkich autorytetów wśród nauczycieli minęła i dobrze i niedobrze, bo zależy kto jak na to patrzy, ale wzorców do naśladowania będziemy potrzebować zawsze i my jako dorośli, ale ci, którzy rozpoczynają drogę w dorosłość i ci, którzy szukają tego, którą ścieżką podążać, najbardziej, z tego chłoną najbardziej. I trzecia rzecz, wspólnot, w których czują się bezpiecznie. I o tym wszystkim sobie tak będziemy sobie do tego nawiązywać. Plan na dzisiaj jest taki, mam zamiar się zmieścić w 45 minutach, chociaż nie obiecuję tego, bo zazwyczaj mam jakiś poślizg, ale postaram się tak. Ćwiczę się w tym, żeby mówić tak bardziej prężnie i zgodnie z czasem. Plan jest taki. Najpierw powiemy sobie o 10 zmianach, które byłoby dobrze zastosować w szkolnej rzeczywistości i które sami jako wychowawcy możemy wprowadzić. Nie musimy czekać na odgórne pozwolenie, ani dyrekcji, ani oświaty. Sami to możemy zrobić. Witam pana Piotra Pasternaka. Korczak wzór. No, to w ogóle bezsprzecznie. Nie ma nic dodać, nic ująć, jak najbardziej. Pani Karolina, mam nadzieję, że się udało jednak wyjść, chociaż tam coś wyrzuciło. W drugiej części, takiej ostatniej, przedstawię narzędzia, które pomogą być inspirującym wychowawcom, narzędzia no takie już, które będą no, odpłatne. Mówię tutaj o szkoleniach, to będą dwie rzeczy takie z oferty mojej płatnej, ale też będzie, więcej powiem na temat projektu bliżej szkoły, po prostu na który się nie mogę doczekać, z którego jestem bardzo dumna. Oczywiście to będzie projekt, z którego można korzystać za darmo na moim kanale na YouTubie, ale wcześniej o tych 10 konkretach, które mam nadzieję, że skorzystacie i już się cieszę na to, co wam powiem. Jeżeli według was zapowiada się, dzień dobry pani Justyno, jeżeli według was zapowiada się ciekawie i macie do mnie na tyle zaufania, że wiecie, że to nie będzie jakiś bubel, to proszę was o to, abyście udostępnili ten live, bo wtedy więcej osób też będzie mogło skorzystać z tego, co tutaj sobie powiemy. I już z góry wam za to dziękuję. Przechodzimy w takim razie do rzeczy.
Wyobraźcie sobie, że przed Wami stoi wielki taki kufer, z którego będziemy wyciągać różne narzędzia. Na pewno o metaforze nauczyciela jako ogrodnika słyszeliście już nieraz. Dzisiaj nawiązywać do tego nie będziemy, bo już o tym jest bardzo dużo powiedziane. Ale będziemy sobie właśnie wyciągać narzędzia, z których będziemy mogli korzystać. Pierwsze narzędzie, o którym sobie powiemy, takie narzędzie, ale taki jakby punkt zaczepny do tego, żeby móc o tym porozmawiać, to diament. Nie miałam nic lepszego w domu. Także to wyobraźmy sobie, że to jest diament. Jest to dla mnie bezcenne, no, od mojej ukochanej klasy. Dlaczego? Ponieważ wychowawca to taki odkrywca skarbów, talentów, a nie księgowy, który musi wszystko uśredniać. I też podejdźmy tak do tego jako nauczyciele, bo wychowawca, nauczyciel to tak stosuje zamiennie, chociaż jak najbardziej z naciskiem na wychowawcę, czyli tego, który ma pod opieką klasę, chociaż każdy nauczyciel wychowawcą jest, wiadomo. I tutaj, kochani, mój taki wniosek, apel, abyśmy odradzali i rodzicom, i nauczycielom, i uczniom chodzenia na korepetycje czy koła zainteresowań z tego, z czego uczniowie są słabi. Ja wiem, że czasami te koła wyrównawcze, no one w jakiś sposób ratują, chociaż może koła wyrównawcze to troszeczkę się rządzą innymi prawami. Ale przede wszystkim, w pierwszej kolejności, moim zdaniem najlepiej byłoby, cześć Asia i cześć Samanto, fajnie, że jesteście, w pierwszej kolejności fajnie byłoby nie pracować nad tym, co jest, czego jesteśmy słabi. W zasadzie moim zdaniem to generalnie niekoniecznie nawet nad tym powinniśmy pracować, ale mówię tutaj o szkolnych przedmiotach, ale znaleźć taką drogę do mistrzostwa i do odnalezienia swojej siły. Jeżeli uczeń będzie super, na przykład z matematyki, i on będzie się w tym super realizował i my dalej będziemy jakby jego inspirować do tego, żeby on w tym się rozwijał, nie z tego polskiego, z którego tam cienko pisze te rozprawki, ale z tego, to jakby efektem ubocznym będzie, że on zacznie kiedyś też pracować na tym polskim, bo on wtedy dostrzeże to, że on jest w stanie to zrobić, dlatego że na polu, z którego on jest, którego jego cieszy i z którego on jest dobry, osiąga coraz więcej, wniosek prosty jest taki, że ja mogę więcej zrobić. I wtedy to jest też taki dobry moment, żeby zacząć może mówić o tym, żeby no jednak sobie te umiejętności trochę podciągną też z innych przedmiotów, takie umiejętności, które przydadzą mu się w życiu, ale się łączą z danym przedmiotem, z którego nie są koniecznie dobrze. I wtedy myślę, że to będzie bardziej skuteczne. Czyli w pierwszej kolejności nie ratujemy tego, co jest słabe, ale wzmacniamy to, co jest silne. To myślę, że akurat było bardzo znane, ale chciałam o tym powiedzieć, bo myślę, że tutaj budowanie takiej wewnętrznej siły u uczniów zaczyna się od tego, że chwalimy, chociaż to chwalenie też trzeba tak ostrożnie do tego podchodzić, chwalimy, jakby no, wspieramy, podkreślamy to, co jest silne, żeby to jest taki nasz punkt zaczepienia, taka baza, taki start. I jeżeli ten start zaczniemy od tego, że ty musisz chodzić na ten polski, na to koło dla dyslektyków i po prostu z tego się męczyć i tam ciułać te takie po prostu ciężkie godziny, no to mizerny będzie efekt końcowy, dlatego że on już nawet nie będzie miał siły na to, żeby się zająć tym, co chce. Kolejne narzędzie. Filiżanka. Ja tutaj może nagle tak z talerzykiem wezmę. Tak, filiżanka. Powiedzcie mi, z czym Wam się kojarzy w ogóle filiżanka? Jakie macie skojarzenia? Pani Zofia widzi tylko zmianę zdjęć. Pani Zofia, tu nie jestem, przepraszam, w stanie już nic więcej zrobić, dlatego że ja już nawet się przyłączyłam na tego Chroma, bo wiem, że na tym jest najlepsza transmisja i ja tutaj ze swojej strony zrobiłam wszystko. Także może się po prostu uda później już, jak będzie nagranie. Pani Ania mówi, że kawka, tak? Dobrze, a dalej, jakby kolejna jakby konotacja. Kawa to nam się też wiąże z takim czasem, prawda? Z czasem dla nas, z taką uważnością, z taką chwilą relaksu, trochę z takim no, dobrobytem w sensie takim duchowym.
I z relacjami, bo zazwyczaj z filiżanek korzystamy wtedy, kiedy budujemy takie relacje, że ktoś ważny do nas przyjdzie, chociaż czasami też pijemy sami tą herbatę, kawę z filiżanki, po to, żeby też ze sobą takie dobre relacje budować. Marzena, cześć Marzenko, mówi, że herbatka, elegancja, no zgadza się. Dobra herbata, przerwa, tak jest, herbatka, wszyscy kapusia. O jejku, delikatność i kruchość, poezja, czas na poezję, pięknie. Jejku, właśnie, jak pracowałam w gimnazjum moim ukochanym, to organizowaliśmy właśnie taką imprezę lokalną pod tytułem Filiżanka Poezji. No to tak a propos filiżanki i poezji, odpoczynek, relacje społeczne, elegancje, pięknie, super, bardzo Wam kochani dziękuję, że tak dużo. Maja Madecka i Kasia Barska, witajcie kochane, cieszę się, że jesteście. Ze spotkaniem z ludźmi, Pani Alina, zgadza się, właśnie, super, cieszę się, że się pojawiły te odpowiedzi. Wszystkie one wiążą się z tym, że budujemy relacje. I to jest jakby kolejne narzędzie, czyli kompetencje w budowaniu relacji. Bo żeby odkryć czyjąś siłę, ten węgiel, który się musi wziąć do roboty, ten, który stał się diamentem z poprzedniego punktu, trzeba go dobrze poznać, czyli mieć z nim relację. I szkoła tak naprawdę to jest w pierwszej kolejności moim zdaniem miejsce, najlepsze miejsce do tego, żeby nawiązywać relacje z uczniem, relacje z rodzicem, relacje ze sobą nawzajem jako z nauczycielami. O tym też będziemy mówili później. Na razie się skupmy na relacji z uczniem, bo to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście to nie jest najłatwiejsze miejsce, szczególnie do budowy relacji z rodzicem, ale dające najwięcej możliwości. Pomimo tego, że szkoła ma wiele mankamentów jako system, tak systemowo to w ogóle nie ma co gadać, to jest bardzo dużo mankamentów, ale nadal pozostaje i zostanę temu wierna chyba do końca życia, że to jest najlepsze miejsce wpływu, jakiego my możemy mieć jako nauczyciele. I takie totalne jakby stanie okoniem do systemu, to też nam tutaj niczego nie wniesie, jakby tak. Chęć całkowitego wyłamania się, bo to jest miejsce, w którym my możemy działać. To jest największe nasze miejsce wpływu. Znacie taki film na YouTubie, Czy my się znamy? Jeżeli nie, nie przechodźcie teraz na YouTuba, żebyśmy tak nie stracili ze sobą tej relacji, ale zapiszcie sobie na tych kartkach, które Wam prosiłam, koniecznie zobaczcie i koniecznie pokażcie go uczniom i rodzicom. Ja go niedawno odkryłam. Czy my się znamy? Po prostu niesamowite. Ten film pokazuje to jest chwilka, 2-3 minutki trwa, kolacja wigilijna. I wygląda to w ten sposób, że zasiadają do niej członkowie rodziny i muszą odchodzić od stołu ci, którzy nie znają odpowiedzi na dane pytania. I dzieją się po prostu rzeczy straszne. Kasia, przykro mi, że się nie możesz połączyć. Po prostu. Spróbuj może jeszcze raz odświeżyć albo przez Chroma wejść. Dzieją się rzeczy straszne, każdy po kolei musi odchodzić i po prostu dzieje się tak, że przy stole zostaje jedna osoba, dlatego że nie wiedzą o sobie nic, a wiedzą wszystko, co się dzieje w mediach społecznościowych. Bardzo dużo daje do myślenia. I jeżeli my byśmy tak sobie zasiedli z naszymi uczniami przy stole, to ciekawa jestem, jak wiele my byśmy o nich wiedzieli, takich rzeczy ważnych, nie z tego, co. Z czego są słabi, co tam w szkole zbroili, z jakichś afer, albo z tego, jakie przykładamy na nich takie kalki, takie stygmaty, z tego, że na przykład uczyliśmy rodziców i teraz no to z tej samej rodziny to po prostu na pewno to będzie albo cienkie z tego, albo dobre z tego. Bo pamiętajcie, że i kropki, i gwiazdki są złe. Jeżeli ktoś nie wie, co to kropki i gwiazdki, to odsyłam do książeczki. Jesteś wyjątkowy, Maxa Lucado, która jest zrecenzowana i lekcja wychowawcza zrobiona do tego na moim blogu. Nie jest dobre ani takie właśnie stygmatyzowanie dobrymi, ani złymi cechami. I tutaj ciekawe jest, ile my byśmy wiedzieli o sobie takich ważnych rzeczy, które pozwalają nam budować relacje. I nie ma czegoś takiego jak trudna rodzina. Są złe relacje w rodzinie. I nie ma czegoś takiego jak trudna klasa, tylko są złe relacje między nauczycielami i uczniem. Dlaczego ja tak myślę sobie? O, pani Karolina pisze, że nie mogła wejść, ale włączyła.
Wyłączyłam Wi-Fi i weszłam przez transmisję. Super, bardzo się cieszę. To już jest jakaś wskazówka dla innych. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi, ale dobrze. O, pan Zbigniew Kamerlak, dzień dobry. I pan Ryszard Kosowicz. Ojej, to ja już w ogóle jestem zestresowana całkiem. Nie patrzę już, jak to przychodzi. Nie ma czegoś takiego jak trudna klasa i czego są złe relacje między nauczycielem i uczniem. I myślę, że najbardziej to widać, no szkole to widać po prostu jak na dłoni, że są nauczyciele, którym się wchodzi na głowę, a są nauczyciele, do których się czuje. Taki zdrowy respekt, nie chodzi o to, żeby się trząść na jego widok, ale takie, że po prostu temu nauczycielowi tego nie zrobimy, bo my go po prostu lubimy i nie chcemy, żeby po prostu czuł się jakoś niekomfortowo z tym chociażby i cenimy go jako człowieka. Co się pojawia, co się dzieje, gdy się pojawia konflikt między nauczycielem i uczniem? Taki najczęstszy scenariusz, który jest chyba najgorszym błędem, jak się pojawia. Macie jakieś pomysły, kochani? O, Grażyna Regiewicz, cześć kochana. Czyli jest moje gimnazjum numer 5, jest uczeń, jest moja koleżanka, super. To jest po prostu moja ukochana szkoła. Najczęściej dzieje się następująca rzecz. Uczeń jest wzywany do gabinetu dyrektora. I w tym momencie konflikt się utrwala. Niekoniecznie może zawsze za ognia, ale się utrwala. Bo tutaj zostaje ukarany i uczeń, i nauczyciel. Uczeń, no to wiadomo, musi iść do dyrektora, w jakiś sposób tak na tle klasy jest tutaj, no w pewien sposób tak troszkę, nie wiem, poniżony, no można to tak nazwać, taki wyłączony jakby ze społeczności, z tego, że po prostu no musi wyjść, musi tam iść porozmawiać, no wiadomo, to jest za coś, to nie jest też tak bez niczego, natomiast to nie zostaje też bez jakby oddźwięku na tym nauczycielu. Nauczyciel też zostaje ukarany, dlatego że w tym momencie on daje sygnał, jasną informację dla tego ucznia i dla klasy, z którą zostaje, że ja nie jestem w stanie sobie z wami poradzić, ja po prostu muszę mieć kogoś z zewnątrz, kto mi pomoże, bo wy mnie po prostu nie słuchacie. Czyli następnym razem ta droga, która dzieliła nauczyciela od próby poradzenia sobie z klasą do wezwania kogoś z zewnątrz będzie jeszcze krótsza, bo uczniowie będą dążyli do tego, żeby po prostu w ten sposób to załatwić. A gdyby tak zrobić w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy takie trudne relacje z uczniem i tak się dzieje, to nie znaczy, że złymi nauczycielami. Nigdy nie jest tak, nie wiem, czy wy też tak mieliście, ja nigdy nie miałam tak, że z każdą klasą, z każdym uczniem w klasie miałam relacje po prostu na full HD, na 10 na 10 z każdym uczniem. Nigdy tak nie było. Zazwyczaj miałam dobre relacje z klasami i bardzo każdą klasę, którą mam, bardzo mile wspominam i bardzo cenię. Natomiast w każdej miałam takich uczniów, którzy po prostu mieli mnie w nosie i to też jest okej, dlatego że ja do nich nie trafiałam, a trafiali inni nauczyciele. Ale i miałam uczniów, z którymi miałam bardzo pod górkę. I miałam trudne relacje, bardzo trudne czasami. I po prostu nie nadawali się na tych samych falach, a czasami ja popełniałam błędy, o których ja po prostu nie wiedziałam. I teraz co można w tym zrobić? Co by było, gdybyśmy powiedzieli coś takiego do takiego ucznia? Kuba, od jakiegoś czasu nie możemy się dogadać. Próbuję różnych rozwiązań, ale nic nie działa. Co robię nie tak? Proszę Cię, żebyś mi o tym powiedział. Na początku może się Wam to wydać infantylne, ale postawcie się na miejscu tego ucznia. Jeżeli on dostanie takie szczere pytanie, zobaczy tą intencję, że ja no, naprawdę chłopie, chcę się z Tobą dogadać. Nie na poziomie jakiejś super przyjaźni, ale po prostu na jakiejś takiej, żebyśmy mogli współpracować, żebyśmy chociażby nie rozwalał każdej lekcji. I teraz, co ja mogę zrobić? Próbowałam różnych rzeczy, widzę, że to na Ciebie nie działa, powiedz mi, co ja robię źle. No jak tak postawimy sprawę, to my przenosimy jakby naszą odpowiedzialność, to, że my się po prostu pocimy, naginamy za każdym razem, wychodzimy z siebie, robimy cuda, żeby tą relację jakoś uratować, a po prostu wszystko, po prostu bojkotuje wszystko, no jesteśmy powaleni za każdym razem, przenosimy tą odpowiedzialność na niego. On ma powiedzieć, dlaczego tak jest i co robimy źle. Bardzo zyskamy sobie jakby takie uznanie, no szacunek, myślę, w jego oczach,
że jesteśmy w stanie powiedzieć, przyznać się do tego, że no nie mam narzędzi, nie wiem, co mam zrobić, powiedz mi i ja to się do tego zastosuję. Kolejna faza, jeżeli to nie zadziała, no bo oczywiście jesteśmy realistami, różnie to bywa, nie zawsze działa, wiem z doświadczenia, nie zawsze działa. Jeżeli się dzieje jakiś problem na poziomie relacji w rodzinie, najzdrowszą sytuacją jest, jeżeli na przykład żona z mężem się nie mogą dogadać, że oboje idą do terapeuty. I wtedy oboje pod lupą patrzą na to, w jaki sposób się ze sobą komunikują, jak budują relacje. I co by było, gdyby właśnie w momencie, kiedy ja się nie mogę dogadać z takim Kubą, Anią czy kimś tam, biorę tego ucznia i mówię, słuchaj, to nie zadziałało, to nie zadziałało. Idziemy razem do pedagoga szkolnego albo do psychologa, żeby nam powiedzieli, spojrzeli na nas jakby na naszą relację z lotu ptaka i powiedzieli nam, co my robimy źle. I myślę, że wtedy może to zadziałać tak, że ten uczeń się przestraszy i sobie pomyśli, ojej, mnie też mi truje po prostu po każdej lekcji, też na takie spotkania, nie? To w tym momencie po prostu może sam zrezygnuje i stwierdzi, dobra, to ja już po prostu dam ci spokój i jakoś tam spróbuję się z tobą dogadać. Myślę, że może tak być, bo takiego rozwiązania jeszcze nie próbowałam. Właśnie Jesper Juhl, on go tak podsyła w swojej książce, ale wiem, że go na pewno zastosuję, bo pewnie jeszcze nie raz się będę borykała z taką trudnością. I myślę, że to może zadziałać w takim pierwszym momencie w taki sposób, taki odstraszający, ale też pokaże, no jejku, no, ile ona jest w stanie zrobić, czy on, po to, żeby uratować tą relację ze mną. On jest w stanie nawet chodzić ze mną, nie wiem, na jakieś dwa spotkania do tego psychologa czy pedagoga. Też pokazalibyśmy, że my potrafimy się przyznać do błędu, czy do braku jakiejś umiejętności, albo braku wiedzy w danym zakresie. I to ogromnie, ogromnie, moim zdaniem, wywinduje nas w oczach tego ucznia, no, w taki pozytywny sposób. Tutaj niektórzy się zgadzają, niektórzy nie. Posyłają złe buźki albo jakieś smutne. Powiedzcie mi, co myślicie o tym pomyśle. Przed wejściem do klasy przybić piątkę dla nauczyciela. O, bardzo fajne, rozładowuje emocje, super. Tak, Iza, o cześć, Iza. Z pewnością byłby uczeń zaskoczony, ale to zależy do ucznia. O tak, zależy od ucznia, oczywiście. No na pewno będą tacy, którzy to wyśmieją, albo w ogóle coś tam jeszcze brzydkiego powiedzą. Ale też myślę, że mogą się pojawić tacy, którzy to docenią. Tutaj Grażyna pisze, że kiedy przejmuje się bardziej uczniami niż oni sami, wtedy jest jakiś konflikt, tak? Kiedy mi zależy, a im nie. Tak, trzeba też znaleźć taką granicę, zgadza się. Te granice, w której po prostu odpuszczam. Nie, mówię, też miałam taką sytuację. 2 lata walczyłam o ucznia, tak wychowawczo i w pewnym momencie powiedziałam, wiesz co, koniec. Ja mam 30 uczniów w klasie. Nie będę się już tak bawić, po prostu ty jesteś, ale dla mnie tak jakby, no, ja już nie działam dla ciebie, ja się zajmuję 29 uczniami, a ty po prostu sobie żyjesz, jesteś, robisz, to robisz, nie robisz, nie robisz, przychodzisz, nie przychodzisz, twoja broszka. No, myślę, że wiele osób się może ze mną też nie zgadzać, nie na każdego to zadziała, może to zadziałać tak, że uczeń się załamie, że już nie ma nikogo, kto się będzie nim przejmował, ale ja wiedziałam, że sobie mogę na to pozwolić, bo ja wiedziałam, kiedy z tym ucznia już go po prostu znam 2 lata i dopuściłam się takiego zachowania i poszło to, wyszło to na dobre. Słuchajcie, w trzeciej klasie gimnazjum, no gdzieś tak od listopada po prostu do rany przyłóż wszystko. No, to było niesamowite po prostu. Znaczy, oczywiście tam to też wpłynęło wiele różnych rzeczy, tak, też ta trzecia klasa gimnazjum, no, czyli ta dzisiaj pierwsza liceum, to jest taki już wiek, kiedy już może ten taki, ja też nie lubię tego stwierdzenia, okres buntu, czy tam wypróbowania nauczyciela trochę opada i faktycznie się uczniowie bardziej przyjmują tak sobą i patrzą trochę dalej. To jest wypadkowa wielu rzeczy, ale myślę, że czasami takie odpuszczenie i pokazanie, że wiesz co, no, ty nie jesteś papkiem świata i ja też jestem dla innych i teraz ty się musisz trochę postarać, żebym ja się tobą zajęła, poprawi relacje jak najbardziej.
Dobrze, przechodzimy do kolejnego narzędzia, bo ja już się rozgadałam, że jest 20, a ja powinnam za 15 minut kończyć. Masakra, dobra, idziemy dalej. Kolejne narzędzie to klucz. Klucz, taki sobie wzięłam mały, dlatego że to mam po prostu super zawieszkę, kiedyś sobie na, miałam kilkanaście lat, kupiłam sobie w Egipcie na wakacjach, ale po prostu jest super tekst. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Oczywiście on jest ośmiany przez internet, YouTube i tak dalej, ale to jest bardzo wartościowy tekst mimo wszystko. I on bardzo pasuje do tego klucza. Dlaczego? Dlatego, że znacie Jacka Pyżalskiego? Jeżeli nie, to zazdroszczę Wam tego, że wszystkie filmy na YouTubie są jeszcze przed Wami. To jest nauczyciel, który jest doktorem i on tak bardzo resocjalizacyjnie pracuje ze swoimi uczniami, on pracuje w ośrodku takim wychowawczym. Jeżeli chodzi o sprawy wychowawcze, po prostu super, super rozwiązuje i on o tym opowiada na swoich filmach, tam live'ach, webinarach. Zapiszę sobie w tych notatkach, które dzisiaj robicie, Jacek Pyżalski. Polecam Wam. Natomiast teraz nie przychodźcie jeszcze na YouTube'a, posłuchajcie. On mówi właśnie w takim jednym swoim filmie, nie pamiętam już tytułu, o kluczach, że jak otwieramy klucze, dostajemy pęk kluczy. Dla mnie to jest bardzo obrazowe, bo ja po prostu mam problem zawsze, żeby otworzyć jakieś nowe drzwi. To sprawdzamy klucze, który klucz działa, nie? Jeżeli jeden nie wchodzi, no to nie pchamy na siłę go, tylko zmieniamy w tym pęku na inny. Natomiast jeżeli mamy ucznia w klasie, do którego nie możemy trafić, to po prostu na siłę tym młotem jednym, chociaż mamy wachlarz innych, będziemy tam go po prostu strofować. I działamy jednym narzędziem. Nawet jak jest rodzina z dwójką dzieci, rzadko kiedy się zdarza tak, że te same metody wychowawcze, to samo podejście, sposoby, niewartości, to jest niepodważalne i takie same niezmienne, ale metody dotarcia do tego dziecka są inne w tej samej rodzinie. To co dopiero w klasie, która ma 30 osób? Oczywiście wyciągnięcie arsenału 30 narzędzi do jednego zadania jest niemożliwe. Ale jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie trafić, to po prostu zmieniajmy, postarajmy się. Tak jak tutaj powiedzieliśmy sobie o tym, że na jednego to zadziała, drugi będzie arogancki, jak my będziemy tam proponować jakieś spotkanie z psychologiem, no nie? Znaczy ja myślę, że większość by się w ogóle stukało w głowie, jak usłyszy coś takiego i będzie wolało na przykład wcześniejsze rozwiązania. Ale będą też tacy, którzy powiedzą, no okej, mam taki problem, wiem, że on sięga głębiej i może w końcu ktoś mi pomoże, nie? Także warto to sprawdzić. Pełną zgodę na to daję, żeby bazować na motywacji wewnętrznej i na tym, żeby właśnie odszukiwać tego klucza wewnątrz tego ucznia. Natomiast no muszę dodać to po raz kolejny, już kiedyś o tym mówiłam, nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie na uczniów działać tylko bazując na ich wewnętrznej motywacji. Nie wierzę w to, dlatego że my sami tak nie działamy. Nikt tak nie działa. Oczywiście ona jest najdłuższa, najbardziej skuteczna, ale cały czas musimy ją podnosić różnymi bodźcami z zewnątrz. Gdybyśmy nie rozmawiali z ludźmi, którzy nam imponują, gdybyśmy nie czytali książek, które po prostu przenoszą nas na wyżyny jakiejś zupełnie innej świadomości, gdybyśmy nie spoglądali na autorytety, na przykład na Korczaka, który jest fu-fu-fu, to nie mielibyśmy takiego bodźca, który by nas popchnął i który wyzwoliłby nam tą motywację wewnętrzną. Dlatego, dlaczego mówię o tej motywacji przy kluczu? Dlatego, że warto sprawdzić strategię motywacyjną ucznia. Co to znaczy? Czy bardziej go motywuje od, czy do? I teraz w skrócie o co chodzi. Bo ja dużo więcej na ten temat mówię na moim szkoleniu najnowszym, które o którym dzisiaj Wam będę opowiadała na końcu, mianowicie silny uczeń, czyli nauczycielskie triki na budowanie wewnętrznej siły. I tam będziemy mówić właśnie o tym, że, tak w skrócie teraz bardzo, że są osoby, które, dla których motywacją jest dążenie do czegoś wielkiego, czyli motywacja do, a więc na przykład ja, jak dostanę czwórkę z tego sprawdzianu, to po prostu będzie dla mnie super. Czyli daję sobie taką poprzeczkę do, dotąd muszę sięgnąć. I to jest tak jakby mój cel. Oczywiście tutaj się w tym momencie włącza umiejętność planowania długoterminowego, o tym też będziemy
Mówili na tym szkoleniu o długoterminowym, też mówili na fit wychowawcy, jak to możemy sobie rozłożyć, jak tutaj wykorzystać habit tracker i jak tutaj faktycznie towarzyszyć uczniowi, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wow, z jakimś królikiem wyskoczyli z kapelusza i im pokazali, że po prostu jest super, nie? A później do tego nie wracamy, tylko zrobimy taką lekcję, taką pokazówę i tyle, i nie wracamy do tego, to tak naprawdę bez sensu to jest. To w tym momencie tylko chcieliśmy, nie wiem, zaimponować, że my coś takiego znamy, ale nie jesteśmy w stanie ich przeprowadzić przez proces. No edukacja to jest proces i każde narzędzie, które prezentujemy, jest tylko po to, żeby przeprowadzić ucznia w tym procesie. Pokazujemy i znaczy kontrolujemy, też niedobre słowo, ale towarzyszymy mu w tym. Dobrze, znowu się rozgadałam. I do brzegu, do brzegu. I to jest ta motywacja do. Ale są też uczniowie, którzy mówią, no kurczę, żebym chociaż tą dwóję dostał, nie? Ja na przykład, tak ze swojego podwórka powiem, no na przykład jeżeli chodzi o języki obce, język angielski, to ja po prostu zawsze traktowałam, no żeby to po prostu przejść, albo na matematykę też, po prostu przejść, zaliczyć, bo to jest dla mnie tylko po to, żebym ja mogła być tym polonistą, prawda? Więc dla mnie tam jakaś, nie wiem, czwórka, piątka to w ogóle żadna motywacja, absolutnie żadna, dlatego że ja wiedziałam, że to jest dla mnie nie do przeskoczenia, poza tym szkoda mi było sił na to, bo ja wiedziałam, że z tym nie będę wiązała w przyszłości. Więc dla mnie tutaj była motywacja jakby ucieczka od jedynki, ucieczka od takiego najniższego progu, żeby tam powiedzmy jakoś w miarę tam na tych dostach jechać i wyglądać. I także nawet powiedziałabym, że każdy uczeń czy każdy człowiek ma też różne typy jakby motywacji czy takiej strategii motywacyjnej do różnych celów. Także tutaj też warto jakby się do tego dostosować i nie zmuszać na przykład uczniów, żeby jejku nie żyli tam ponad te gwiazdy zawsze, nie? Tam per aspera ad astra. Niekoniecznie zawsze, niekoniecznie w każdej dziedzinie. W ogóle w życiu jak najbardziej, ale w tym, w czym jesteśmy mistrzami, czyli znowu wracamy do tego diamentu, to szlifujemy, ten jeden węgiel szlifujemy, bo z niego może być coś, ładujemy wszystkie siły, żeby on stał się diamentem. Bo jak my tak po trochu będziemy szlifować, to my będziemy mieli po prostu takie średniactwo, ileś tam zaczętych, szlifowanych węgli i po prostu z tego nie ma nic, nie ma nic, żadnej wartości do spalenia i tyle, nic takiego ponadużytkowego nie będzie, to nie będzie coś wyjątkowego. Dlatego właśnie ta strategia od i do jest bardzo ważna, żeby ją sprawdzić i też się do tego jakby dostosować. Jesper Juhl w swojej książce Kryzys Szkoły, jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji przeczytać, ja będę też o niej opowiadać na Czytelniczym Czwartku, mam nadzieję, że subskrybujecie kanał na YouTubie. Jeśli nie, to zachęcam Was do tego. Nie jest to jeszcze oczywiście Mistrzostwo Świata, ale dobrze do tego szlifuję, żebyście dostawali powiadomienia o tym, że się pojawiają nowe odcinki. Nie w najbliższym czasie, bo ja już mam to nagrywane do przodu, ale książka jak najbardziej się ukaże, to będą rzeczy, które będę teraz nagrywać. Właśnie Kryzys Szkoły. I spodobało mi się w tym aspekcie klucza takie jedno rozwiązanie. I chciałabym Wam je tutaj przedstawić. Tutaj Jesper Juhl mówi o tym, żeby jakby docenić uczniów, którzy chodzą do szkoły i którzy znoszą ten trud szkoły w sensie takiego systemu. Bo to nie chodzi o to, że my jako szkołę krytykujemy nauczycieli, bo wiemy dobrze, że jest mnóstwo cudownych nauczycieli. Sami takich spotykaliśmy na swojej drodze. Ja jestem w tym miejscu dlatego, że po prostu spotkałam przewspaniałą nauczycielkę języka polskiego, panią Wisner. Jeżeli mnie ogląda, to jestem szczęśliwa. Z którą będę też rozmawiała, będę przeprowadzała wywiad, już jesteśmy umówione. Wywiad taki, wiecie, wideo, będziecie mieli okazję poznać bliżej właśnie w projekcie Bliżej Szkoły, o tym też opowiem później. Ale dobrze byłoby, gdybyśmy docenili to, że uczniowie przychodzą i oni, że są tacy uczniowie, którzy są zawsze, że są tacy, którzy no, budują jakąś tą frekwencję klasową, znaczy nie chodzi mi tutaj o frekwencję, ale o to, że właśnie oni są, pomimo tego, że jest im trudno, oni są, nie uciekają od tej trudności. I Jesper tutaj mówi, aby po prostu im za to podziękować, żeby dwa razy w roku przed feriami zimowymi i przed wakacjami zebrać tą społeczność szkolną i powiedzieć do nich tak: kochane uczennice i uczniowie,
W minionym półroczu 92% uczniów regularnie uczęszczało do szkoły. 92% super frekwencja. I to nas niezwykle cieszy. Chcielibyśmy Wam za to szczerze podziękować. Z pozostałymi uczniami, którzy opuszczali lekcje, chcielibyśmy po wakacjach porozmawiać, ponieważ tylko od Was możemy się dowiedzieć, jak poprawić naszą szkołę. Docenienie tego, co jest obowiązkiem i takim, no, taką koniecznością, i my to często traktujemy, że tak musi być, nie? To tak jak w takich relacjach rodzinnych, no ta żona to musi ugotować ten obiad, nie? Ten mąż to po prostu musi mnie gdzieś zawieźć. I takie po prostu na zasadzie takiego niedoceniania i braku wdzięczności za to, że mamy naprawdę super w tym momencie, że tak jest, że my możemy na to liczyć. Jeżeli pracujemy w szkole, w której jest jakaś tam frekwencja, zawsze może być lepiej, wiadomo, ale też może być gorzej, to doceńmy tych uczniów, którzy to robią, którzy przychodzą, pomimo tego, że sami nie chcą, albo że po prostu się boją, albo że nie lubią danych przedmiotów, ale przychodzą. Doceńmy ich i zapytajmy też, co powinniśmy zrobić, co powinno się zdarzyć, żeby ta frekwencja była lepsza tych, którzy tego nie robią. I w tym momencie znowu przenosimy odpowiedzialność na tych uczniów, którzy po prostu mają nas w nosie. Patrzę na zegarek i normalnie włosy mi tam wastają. Jedziemy dalej, ramka. Kolejne narzędzie. Rameczka. O co chodzi? Najłatwiej pracuje się nam z tymi pilnymi, potakującymi w pierwszej ławce, czyli tymi, którzy... po prostu się sypie, włosy jakieś lecą. Tymi, którzy się mieszczą w ramce, w naszej ramce. Też nie lubiłam, znaczy nie jest to komfortowe, myślę, że tego nikt nie lubi. Jak na przykład prowadzę lekcje, mam jakiś tam po prostu no, scenariusz, tak? Jakieś tam punkty dojścia, które chcę, żeby były etapy i normalnie się znajduje uczeń, który mi przestrzeli wszystko i przechodzi do ostatniego. I normalnie leży. I teraz po prostu apel do mojej elastyczności, do tego, żebym się tutaj potrafiła odnaleźć. Trudne wyzwanie i czasami denerwujące, ale kto z naszych uczniów lepiej sobie radzi w życiu? Ci, którzy są prymusami i ci, którzy potakują ciągle i wypełniają te testy tak, jak chcemy, układają okrągłe zdania takie, jak chcemy. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie jest takie po prostu, nie ma się do czego przyczepić. Czy ci, którzy podążali swoją drogą? Pomyślmy sobie o tym, jak myślimy o naszych uczniach. Ci, którzy tak się, z którymi było trudno, oni sobie lepiej radzą w życiu. Zauważcie, to jest po prostu zasada. Nie do każdego, ale zasada. Są wyjątki oczywiście. A ci, którzy byli super w testach, którzy zawsze się potrafili w tych ramach każdych zmieścić, to po prostu oni są super, ale są super siłą roboczą. Oczywiście też nie zawsze, nie wolno nam generalizować, przepraszam, co tylko napię. Nie wolno nam generalizować. Poza tym zawsze z tego schematu można się wybić i uczniowie, którzy czasami właśnie no, w szkole byli tacy potakujący, później się wyłamują z tego i po prostu super, to jest ta siła, że takiej ustawicznej edukacji, że jesteśmy w stanie się wyłamać z tego. Natomiast 80% kreatywnych ludzi to są tacy, którzy mieli problemy w szkole. Na przykład Mickiewicz, który był bardzo kiepski z ortografii, on jest mistrzem wśród polskich poetów. Do niego będziemy zawsze wracać, czego ktoś lubi, czego ktoś nie lubi, to już jest tam rzecz wtórna. Ale zawsze będziemy o nim mówić i zawsze on będzie ważny w tej polskiej literaturze. Dlatego pozwólmy na wyłamywanie się z tych ram, chociaż nam jest to bardzo niewygodne. I wniosek taki, doceńmy tych, którzy nie pasują do ramki, ale zacznijmy się martwić o tych, którzy się w niej idealnie mieszczą. Pomyślmy o tym, co możemy zrobić, żeby ich tak jakby wyrwać z tego schematu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie wiem, popchnąć do tego, żeby nam sprawiali jakieś społeczne problemy, czy jakieś wychowawcze, bo to też nie chodzi o to, ale żebyśmy potrafili im rzucić rękawice. Nie mogą znaleźć lepszej rękawiczki, więc taka. Czyli pamiętamy trzy rzeczy, których potrzebują nasi uczniowie, a więc między innymi zadań, dzięki którym mogą się rozwijać. Rzucajmy im wyzwania takie niestandardowe, takie, w których nie ma klucza,
takie, w których nie ma nawet jakiegoś takiego konkretnego polecenia, mogą użyć czego chcą, mogą napisać o czym chcą, mogą, nie wiem, może na przykład wymyślić zadanie matematyczne, no bo w matematyce, żeby osiągnąć wynik, który chcą, to już niekoniecznie, ale może droga do tego, żeby była różna, obojętnie jaka, a nie taka konkretnie jak w kluczu. Ja po prostu tego nie zapomnę, ja tego nigdy nie rozumiałam. Ja oczywiście mam tą pokorę w sobie, że ja zawsze byłam kiepska z przedmiotów ścisłych, ale nie rozumiałam tego, że jak obliczyłam zadanie z matematyki po swojemu i wyszedł mi wynik, kurczę, który był w kluczu, ale droga była do tego zła, to że ja po prostu miałam 0 punktów. Normalnie mnie to tak denerwowało i do dzisiejszego dnia mi to nie daje spokoju. Także pozwólmy na to, żeby droga była dostosowana do ucznia, do nas. I teraz, czy ja coś mam tutaj konkretnego, takiego fajnego, może wychowawczo do zaproponowania? Nie wiem, czy fajnego, mi się podoba, mam nadzieję, że Wam też, mianowicie gra Zagrajmy w lepszy rok. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego wpisu na moim blogu, to proszę zanotujcie sobie, nie przychodźcie jeszcze na niego, tylko sobie zanotujcie na kartce Zagrajmy w lepszy rok. Jak wejdziecie na inspirację dla szkoły, to tam jest lubka, można sobie to wpisać. I tam jest taka gra, do której mnie zainspirował wpis wiele lat temu Andrzeja Tucholskiego. To jest taki bloger, no bardziej młodzieżowy, można powiedzieć. I na jego jakby takiej podstawie stworzyłam taką grę wyzwanie, można powiedzieć. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób. To są takie laminowane kwadraciki z różnymi wyzwaniami. Można ją użyć na rozmaite sposoby. Na blogu jest też są jakby propozycje takie moje, ale oczywiście tutaj jest ich nieskończona ilość, bo na pewno wymyślicie lepsze. I jakie tutaj wyzwania padają? Może tak przytoczę takie 3. Raz dziennie, chociaż przez tydzień, zagadaj z kimś obcym albo chociaż z kimś, kogo znasz tylko z widzenia. Myślę, że dla uczniów, którzy są tacy, troszkę się borykają z nieśmiałością, troszkę, niekoniecznie tacy, którzy jakoś tak alergicznie na to działają, bo też nie wiemy, jak sobie poradzili z tym zadaniem, wypychajmy ich właśnie poza te ramy, w których są, poza tą grono przyjaciół, które mają, żeby poszerzali to grono, nie żeby ich wypchnąć i żeby już tam nie wrócili, ale żeby potrafili zrobić coś poza przestrzenią, w której czują się bezpiecznie. Myślę, że to mogłoby być fajne. Inne. Raz na kwartał zobacz film dokumentalny na temat, który Cię zupełnie nie interesuje. Bardzo mi się ten pomysł podobał. On jest akurat żywcem ściągnięty z Andrzeja Tucholskiego. I no, fajna sprawa, dlatego że często siedzimy, nawet teraz nauczycieli, często siedzimy w tych swoich takich ulubionych tematach, schematach, pogłębiamy to oczywiście jak najbardziej, mistrzostwo w pierwszym rzędzie, ale fajnie jest też troszeczkę poszerzyć swoje takie pole widzenia, dlatego że możemy tam znaleźć inne narzędzia. Ja powiem Wam szczerze, że jestem po prostu zakochana w tym, w takim sposobie patrzenia na wychowawstwo, kiedy ja mogę, czy na w ogóle pracę w szkole, że ja mogę sobie czerpać z innych dziedzin, z marketingu, z coachingu, z tutoringu, z takich bardziej biznesowych jakby kręgów i mogę to wszystko wciągać tutaj, dostosowywać oczywiście do tych realiów szkolnych, które są czasami zupełnie inne, no niż te biznesowe to w ogóle, prawda? Ale jesteśmy w stanie zaadoptować wiele rzeczy, troszeczkę je tak zmienić, przeformułować i wtedy jest takie świeższe spojrzenie. Czyli rękawica była. Kolejne narzędzie. Zegar. No tutaj jest po prostu też oczywista konotacja. Bądźmy tu i teraz. To znaczy, pokazujmy, że to, co uczniowie robią teraz, czego się uczą teraz, ważne jest dla nich w ich teraźniejszości, nie tylko dla przyszłości. Nie bazujmy na tym, że jeżeli się uczą pisać rozprawkę, czy uczą się przemawiać, to po to, żeby super wypaść na maturze, ale ta umiejętność przemawiania, i tutaj pozdrowienia dla Toastmasterów, to jest klub, do którego właśnie teraz jestem w drodze przyłączania się, gdzie będę się uczyła mówić tak pięknie, bez tego mojego stękania i bez tego
którym na razie jeszcze się musicie zmagać, niestety, za co przepraszam. Ponieważ taka umiejętność mówienia, czy umiejętność budowania argumentacji, czyli rozprawki, może się nam przydać w przekonywaniu rodziców do racji, do swoich racji, czy na przykład w zdobywaniu wymarzonej dziewczyny, czy na przykład w możliwości dostania się do grupy wolontariackiej, w której chciałabym się sprawdzić podczas wakacji, bo to chciałabym sprawdzić się, czy w tym jestem dobry, czy nie. I pokazujmy właśnie to, że to jest coś, co nam się przydaje teraz. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jak patrzymy na nasze dzieci, ja teraz tego tak doświadczam, patrząc na Oliwkę, która moja ma 3,5 roczku, ja często łapię się na tym, że ja myślę już o tym, co będzie dalej, ale przecież ona jest teraz tutaj. I ja po prostu no, sama muszę tak pilnować się w tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest teraz, pokazywać jej, że pewne rzeczy może już teraz z nich korzystać, a nie kiedyś tam. No nie? Na przykład my się teraz uczymy czytać metodą Domana i tam już no, ileś tam sobie opanowała. Ja cały czas jej mówię, no kiedyś będziesz sobie czytać książeczki, nie? To będzie super, nie będziesz musiała czekać, aż mama cię przeczyta czy tata. Ale przecież ja cały czas ją trzymam w takiej abstrakcji, tak sobie zdałam ostatnio sprawę, że mogę już jej pokazywać, że ona już tu teraz może zacząć robić po prostu. I no myślę, że taka perspektywa jest fajniejsza dla każdego. Kolejne jakby narzędzie, kolejny punkt. Taki piękny. Z czym, o właśnie, z czym, a, poleciało, dobra. Z czym wam się kojarzy taki na czerwono X, tak jeżeli chodzi o taką rzeczywistość szkolną? Ile tutaj komentarzy, jak ja wam, kochani, dziękuję, sobie spokojnie je będę później czytać, dlatego że ja po prostu tego nie ogarniam, mówienia i czytania tak za bardzo. Taki czerwony krzyżyk, z czym nam się kojarzy? No oczywiście, że z błędem, prawda? I błędy w szkole są wytykane, a już na pewno są niemile widziane. A wiemy dobrze, że najlepsze rozwiązania mają korzenie w błędach. Tak? Tutaj nie będziemy już się nad tym rozwodzić, bo to jest wiadome, wiele wielkich doszło do tego, że coś wielkiego zbudowało, bo wcześniej mieli dużo błędów po drodze. A co by było, gdyby wprowadzić do szkoły taką taktykę budowania na błędach? Tak jak nawyk wdzięczności, o którym ja wspominam właśnie na szkoleniu Fit Wychowawca, jak go budować i w jaki sposób tak go realizować w rzeczywistości szkolnej, tak wprowadźmy nawyk analizowania błędów. To znaczy, proponuję, raz w miesiącu wychowawca i uczniowie niech mówią o swoich błędach w minionych 4 tygodniach i wyciągają wnioski. Raz w miesiącu na przykład zróbmy sobie taką lekcję wychowawczą, wtedy siadamy w kółku, takie kółko terapeutyczne, jak to ostatnio mi powiedziała jedna z uczestniczek szkolenia, miałam w środę przyjemność mieć takie spotkanie szkoleniowe z pedagogami tutaj z Bielska i w ogóle powiem wam normalnie, jakie cudne doświadczenie, bo tam przygotowuję sobie na sali, rozkładam rzeczy, patrzę się, a tam pójdzie moja uczennica, Ania Kołek, którą miałam przyjemność uczyć właśnie w moim ukochanym gimnazjum, pewnie Grażyna Regiewicz kojarzy, i przyszła już jako psycholog szkolny, po prostu cudowne doświadczenie. I właśnie sobie zrobimy takie kółko na tej lekcji wychowawczej i po prostu mówimy o błędach, ale w takim radosnej jakby, no, takiej perspektywie, to znaczy takiej budującej, może tak radosnej to może nie zawsze, ale budującej. W okresie 4 minionych tygodni na pewno się pojawi sporo błędów różnych, różnego rodzaju. Tu nie chodzi też tylko o błędy szkolne, w ogóle o błędy. Oczywiście są błędy, o których nie chcemy mówić i to jasne, ale jakiś jeden błąd na pewno jest taki, który moglibyśmy się podzielić i który zanalizujemy, z którego wyciągniemy wnioski i który być może nawet uda nam się wspólnie znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie i będziemy o tym rozmawiać. I co się w tym momencie dzieje? Nie dość, że uczymy się na błędach innych, to jeszcze uczymy się tego, że nie musimy się ich wstydzić. One są po prostu naturalnym elementem naszego życia. I tak będzie zawsze, zawsze, do końca świata. I pokażemy też swoją postawą, że my się tych błędów, no są błędy, które się wstydzimy, jasne, ale potrafimy się jakby z nimi zmierzyć. Są błędy, z którymi potrafimy się zmierzyć i po prostu je wziąć jakby na zapary, przeanalizować, żeby ich więcej nie popełniać. Albo
zmniejszy tą częstotliwość. I tutaj, kochani, przeczytam Wam takie zdanie, które sobie też wynotowałam, po prostu trafiło do mnie no, prosto do serca, jeżeli chodzi właśnie o takie nasze nastawienie nauczycieli na to, żeby uczniowie po prostu tak do strzału wszystko robili tak, jak chcemy. Gdy nauczyciel narzeka, że uczniowie czegoś nie potrafią, zachowuje się trochę tak, jakby kelner narzekał, że jego restaurację odwiedzają głodni klienci. Moim zdaniem doskonałe. Myślę, że do komentarza nie trzeba. Kolejne narzędzie. Mata. Wierzę w to, że siła fizyczna przekłada się na siłę mentalną. Kiedyś po prostu, jak słyszałam coś takiego, to myślałam, jasne. Uważam już od lat, że jest to jedno z najlepszych narzędzi do budowania wewnętrznej siły. Do wielu rzeczy, do organizacji, do takiego efektywnego zarządzania sobą w czasie, do tego, żeby hodować swoje neurony. O tym, jak hodować neurony, będzie się niedługo już pojawiał tekst na blogu i też związane z tym takie warsztaty dla uczniów. Ponieważ silny wychowawca to silna klasa, tak jak silny rodzic to silne dziecko. Oczywiście nie zawsze jest to takie jeden do jeden, nie zawsze się tak zdarza, ale w 80% od tego to zależy. Więc zacznijmy od siebie. Jeżeli my chcemy, żeby nasi uczniowie budowali siłę, żeby właśnie także poświęcali czas na taki ruch, na to, żeby usprawnić swój mózg i na to, żeby umieć sobą zarządzać w czasie, żeby umieć tak spiąć i po prostu coś zrobić, to po prostu zacznijmy od siebie. I dlatego też działa już prężnie wyzwanie Peak Belfer, w którym, słuchajcie, mamy około 120 uczestników, 120 wyzwaniowców. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to też sobie tam wyszukajcie na wyszukiwarce. Zapraszam Was do grupy na Facebooku Fit Edukacja Narzędzia Nauczyciela i tam właśnie Fit Belfer działa, między innymi Fit Belfer nie tylko, chociaż teraz zdominował. Można się dowiedzieć, o co chodzi. Niestety już do grupy takich no, oficjalnych wyzwaniowców nie możecie dołączyć, dlatego że to był określony czas od 1 stycznia do ostatniego grudnia, więc tego się trzymamy. Natomiast o co tam chodzi? O to, żeby po prostu ćwiczyć wspólnie, żeby się nawzajem motywować, bo efekt, nie będę już tutaj mówiła o tym, jakie tu mamy efekty tego, bo tego jest tak dużo, że tego, no to musiałoby być chyba osobne spotkanie, a ja już widzę zegarek, to po prostu aż nie jest wstyd, że ja napisałam, że to będzie 45 minut, oczywiście mój mąż mi powiedział, ty się lepiej zastanów, jaką godzinę dajesz na to, bo na pewno przedłużysz. Także miał rację niestety znowu. Zobaczcie sobie i możecie do nas dołączyć, bo najważniejsze jest, znaczy dołączyć w sensie takim, że po prostu będziecie z nami ćwiczyć i będziemy się nawzajem wspierać, bo to jest najważniejsze w tym. A niekoniecznie tylko to, czy będziemy na tej liście na końcu, czy nie. Chociaż ci, którzy już są, namawiam do tego, żeby wytrwali do samego końca. Wszystkiego, czego się uczymy, to właśnie przez naśladownictwo i wzorce. Jesper Juhl też świetnie o tym pisze w swojej książce, że no, kiedyś tak to przecież wyglądało, prawda, że po prostu dzieci przebywały z rodzicami, tego się uczyły od nich, uczyły się różnych rzemiosł i tak dalej. No nie chodzi mi o to, żeby tak totalnie wrócić jeden do jeden do tamtej epoki, bo wiadomo, że tego się nie da, ale chodzi o to, że po prostu nie wychowujemy dzieci, tylko z nimi żyjemy. Nie uczymy naszych uczniów, tylko z nimi jesteśmy. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak nauczanie. Jest tylko uczenie się, a uczymy się przez to, że obserwujemy i przez to, że jesteśmy z tymi uczniami. Więc potraktujmy, idąc dalej, tę matę jako przestrzeń takiej bliższej współpracy z wybranymi, którymi ufamy. Tak jak to wyzwanie, jest tam grupa osób, z którymi po prostu mamy jakby do siebie nawzajem zaufanie, budujemy to zaufanie, no wiadomo, my się realnie nie znamy, niestety, chociaż niektórymi tak. Ale skoro weszliśmy tam, chcemy po prostu, żeby to była grupa takiego zaufania, że czasami się dzielimy tym, że no, po prostu nam jest ciężko, ciężko nawet znaleźć 20 minut, żeby po prostu poćwiczyć, albo po prostu się nie chce zwyczajnie i to też jest normalne. I wtedy sobie tak nawzajem się motywujemy i kiedy faktycznie zaczynamy jakiś tam sport uprawiać, to wchodzimy w relacje z ludźmi, jeżeli to jest jakiś sport grupowy, którym wierzymy i którym ufamy. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to się bardzo łączy z naszymi relacjami w szkole. Uczniowie nie będą się czuli dobrze w szkole, w której źle się czują nauczyciele.
Cudne zdanie moim zdaniem też. Uczniowie nie będą się czuli dobrze w szkole, w której źle się czują nauczyciele. To, co my czujemy, z jaką energią przychodzimy do szkoły, to najszybciej sprzedajemy naszym uczniom, przekazujemy i oni to po prostu odwzorowują. Jeżeli my się w tej szkole źle czujemy, mogą być różne powody, ale no, z doświadczenia też wiem, że może być to spowodowane tym, że nie mamy takiego wsparcia w nauczycielach, takiego jakby poziomu zaufania do siebie nawzajem, który byłby dla nas mobilizujący i motywujący, tylko na przykład spotykamy takich, którzy narzekają i bojkotują to, co my sobie wymyślimy i chcemy zrobić i po prostu nam podcinają skrzydła na przykład. I tutaj słuchajcie, taką moją propozycją jest, żeby stworzyć nauczycielski mastermind, czyli taką wirtualną grupę na Facebooku czy na Skype'ie, która będzie się wspierać. Dlaczego akurat właśnie tak? Dlatego, że w szkole raz, że nie ma takiej przestrzeni spokojnej, żeby móc faktycznie tak w realu sobie taką grupę założyć, po prostu się spotykać na przykład codziennie w sali numer 18, tam o 15:30, chociaż być może komuś się to uda, to super. A też dlatego, że to jest też wygodniej, myślę, i wtedy jesteśmy w stanie faktycznie na przykład raz na dwa tygodnie chociaż taką godzinkę wygospodarować, żeby ze sobą porozmawiać, ale też tak, żeby to było przemyślane, żeby to był przemyślany czas. To znaczy, proponuję taki plan jakby spotkania, który od wielu lat już stosuje Kamila Rowińska. Jeżeli ktoś mnie długo obserwuje, wie, że ja wiele rzeczy się od niej uczę. To jest taki bardzo znany coach, też polecam jej książkę Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale, Kamila Rowińska. Jeżeli ktoś nie zna, zapiszcie sobie. To nie jest książka edukacyjna, ale mnóstwo rzeczy takich fajnych, wychowawczo można z tego ściągnąć. I teraz w jakim takim charakterze to spotkanie miałoby przebiegać, to spotkanie mastermind? Pierwszy punkt. Każdy mówi o tym, co się wydarzyło u niego przez te dwa tygodnie, z czego jest dumny, co mógł zrobić lepiej i jakie wyciąga wnioski. I później jest rozmowa na ten temat, prawda? Na przykład ja mówię najpierw i później sobie rozmawiamy. Dwie osoby, Samanta i Asia, kiedyś tworzyłyśmy taką grupę, pamiętacie? To był niestety krótki czas, bo no, to był dla nas bardzo wymagający czas w tamtym momencie i przerwałyśmy tę praktykę. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo dobrze to wspominam i mi dużo dało to. To miałyśmy kilka spotkań tylko, ale mi ono ogromnie dużo dało, bo ja też po prostu człowiek się mobilizuje bardziej, kiedy widzi, jak to się rozwija, kiedy może się uczyć czyichś błędów, kiedy zostaje jakby, opowiada o sobie, o tym, co się wydarzyło i wie, że ktoś będzie mu pomagał to przeanalizować, wyciągnąć wnioski i pomóc, coś zaproponować, może jakieś rozwiązania. Moim zdaniem wychowawczo to jest świetne rozwiązanie, nawet pomiędzy szkołami, to znaczy niekoniecznie akurat nauczyciele z jednej szkoły. Fajne rozwiązanie nawet moim zdaniem byłoby takie, że każdy nauczyciel z innej placówki, dlatego że każda szkoła też jest jakby obciążona swoimi rozwiązaniami, które już stosuje, no i które już po prostu są takie oklepane, które są tam w tym statucie szkolnym i tak dalej. A może w innej szkole się pojawić coś, co moglibyśmy po prostu wciągnąć do nas, do naszej placówki. To byłoby fajne. Później, jeżeli byśmy doświadczyli takiego mastermindu, takiego pozytywnego powera na sobie, moglibyśmy to sprzedać naszym uczniom, pokazać, że możemy tą klasę naszą, która i tak jest podzielona, oczywiście jesteśmy realistami i nie wierzymy w to, że 30-osobowa klasa będzie miała na super poziomie relacje wszyscy ze sobą, bo tak nie będzie nigdy i to też byłoby chore, żeby właśnie stworzyć, jeżeli są te grupki nawet, oczywiście też możemy tutaj troszeczkę jakby trochę swojej jakby ingerencji włożyć, stworzyć takie ich mastermindy, czyli nie takie grupki wzajemnej adoracji czy tam wzajemnego rozwalania systemu szkolnego, tylko po to, żeby oni się budowali, powiedzieć też o tym, że my mamy taką grupę i co to nam daje, pokazać, że to nie jest takie coś, że ja sobie wymyślam jakieś nowe rzeczy, żeby was po prostu zawalić robotą i sobie tam róbcie coś, coś sobie tam wymyśliłam, tylko pokazuję narzędzie, które mi pomogło. Tak jak, nie wiem, ćwiczę i po prostu wiem, że mi to pomaga w wielu sprawach, tak? Ta figura czy coś, to już jest efekt inny, zupełnie dodatkowy, uboczny i tak dalej. Dobra, idziemy dalej, kochani. Gdzieś tutaj miałam kolejny element. Tak, żaróweczka.
Żaróweczka to też nie jest jakieś oryginalna konotacja, czyli pomysły, inspiracja. Fajnie jest móc się inspirować od innych, tą inspiracją właśnie na przykład ta grupa Mastermind, czy właśnie obserwowanie na przykład osób, które dają fajne rozwiązania. Ja jak zaczynałam pracę wychowawczą, bardzo po prostu, nie wiem, nawet już nie godzinę, nie wiem, już po prostu bardzo dużo czasu spędziłam nad tym, żeby znaleźć jakieś książki, podręczniki ze scenariuszami lekcji wychowawczych. I tego nie było, po prostu nie mogłam czegoś takiego konkretnego znaleźć, co mogłabym prawie że w 100% wziąć, otworzyć, przyłożyć do szkoły. Tak jak scenariusze teatralne. Zazwyczaj to było coś takiego archaicznego, takiego kolokwialnie mówiąc od czapy, że po prostu ja bym się wstydziła w ogóle to pokazać uczniom, bo wiedziałabym, że zostanę wyśmiana. I po prostu postanowiłam, że ja po prostu w jakiś sposób postaram się zorganizować takie lekcje. Oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj mówię, że to jest wzór, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zna książek Wychowanie do osobistego rozwoju, których jestem współautorką wspólnie z Marzeną Guty z bloga Fit Spirit, polecam, bo jest to najprostszy sposób, szczególnie dla osób, które rozpoczynają pracę wychowawczą, albo taką, którzy chcieliby po prostu mieć gotowe rozwiązania, żeby wejść na lekcję z czymś, co jest dostosowane do dzisiejszych czasów, co jest oparte na kształtowaniu umiejętności miękkich, coś, co jest oparte na współpracy, na takiej dużej kreatywności grupy, do wykorzystania. Kolejne jakby narzędzie, czy punkty naszego spotkania, okulary. Tak, ja sobie właśnie pożyczyłam od Oliwki, ona była oburzona, ale powiedziałam, że to jest tylko na chwilę, na filmik. I nie chodzi o to, żeby patrzeć przez różowe okulary na szkolną rzeczywistość czy na wychowawstwo, bo to wiadomo, że rzeczywistość się nie zmieni. Chodzi o to, żeby przyjąć inną perspektywę. I o czym tutaj mówię? O tym, żebyśmy myśleli o szkole jako o rodzinie. Ja wiem, że wiele osób się będzie na to burzyło, bo ja już też oderwałam za kilka artykułów na blogu, kiedy właśnie mówiłam, że taką swoją opinię, że właśnie uważam, że szkoła to jest drugi dom. Nie chodzi mi o to, żeby przenosić na szkołę odpowiedzialność, ale patrząc na perspektywę, ile czasu my tam spędzamy, to dla nas, jako dla nauczycieli, jest to drugi dom, po prostu moim zdaniem nie ma tutaj co gadać. Nie chodzi też o taką wartość, że jakby na równi stawiamy z naszym domem, absolutnie nie i tego nie wolno nam robić, bo wtedy się wypalimy od razu. Ale czasowo, bardzo dużo tam czasu spędzamy. I teraz tak, szkoła tak jak rodzina, ona składa się z wielu elementów. Dyrektor, nauczyciele, pedagog, psycholog, bibliotekarz, rodzice, uczniowie i jeszcze wiele innych osób. I żeby to wszystko zgrało, my musimy znać swoje oczekiwania, tak jak w rodzinie. Pracować nad sobą i rozmawiać przede wszystkim. Jeżeli ja nie wiem, czego oczekuje ode mnie mój mąż, a po prostu będę sobie robiła coś, co ja myślę, że on by chciał, czyli coś, co ja chcę, to znaczy, że ja się nie komunikuję z nim jego językiem. I tak samo będzie, jeżeli my ze sobą nie będziemy się tak komunikować, tak jak chcemy w naszej szkolnej społeczności, to znaczy nie mówimy w taki sposób, ale też nie znamy swoich oczekiwań, to znaczy ja idę na zebranie rodziców i po prostu je sobie organizuję według swojego tam pomysłu i moim zdaniem są super, a rodzice za każdym razem wychodzą tacy no niezadowoleni, bo albo było za długo, albo było za krótko, albo w ogóle nie tak, nie dowiedzieli się tego, co chcieli. Nie znamy oczekiwań i w tym momencie jest to dużo trudniejsze. Dlatego, kochani, zapraszam Was do udziału w projekcie Bliżej Szkoły. Ja już wypuściłam taki filmik zapowiadający na YouTubie. Wkleję link do niego, tak jak też do książek, jeszcze do dwóch rzeczy, o których powiem, w opisie tego live'a. Ponieważ można wziąć w nim udział taki, że będziecie, jakby sformułujecie pytania, które chcecie, żeby zostały zadane, albo też możecie siebie proponować do udziału, albo kogoś. I to znaczy, on polega na tym, że będę przeprowadzała wywiady takie nagrywane wideo, nie pisane, tak jak na początku to prowadziłam na blogu, można sobie zobaczyć w zakładce inspirujące nauczyciele, czy inspirujące osobowości, tam są też wywiady. Myślę, że z fajnymi rozwiązaniami i takimi narzędziami, szczególnie dla nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole. Ja kiedy zaczynałam pracę w szkole, to po prostu marzyłam o tym, żeby móc na przykład obejrzeć sobie takie wywiady, czy przeczytać z nauczycielami i mam nadzieję, że to będzie służyło innym. I tam będę właśnie rozmawiała z tymi wszystkimi osobami ze szkolnej społeczności, od dyrektora po ucznia, kolejność tutaj przypadkowa,
po to, żeby poznać perspektywę tej strony, zadać takie pytania, żeby pokazać, jak on się czuje, jakie ma oczekiwania, jakie są od niego zadania wymagane, na przykład od pedagoga szkolnego. Dla mnie, powiem Wam, że do dzisiejszego dnia, chociaż no trochę tych lat w szkole przepracowałam, że po prostu czarna magia, jeżeli chodzi o taką jasną, klarowną granicę między wpływem i zadaniami pedagoga szkolnego a psychologa. Ja po prostu zawsze miałam problem z tym, z jakiej pomocy teraz powinnam skorzystać i raczej patrzyłam na takie kompetencje osobiste tej osoby, niż na to, jaką funkcję pełni w szkole. I po prostu czasami na przykład szłam z jakąś sprawą do pedagoga szkolnego jako wychowawca i dostawałam na taki feedback: Kasia, ale to nie do mnie, to nie jest moje zadanie. Dlatego myślę, że tutaj fajnie też, jeżeli sobie poznamy te kolejne jakby komórki szkolnej rzeczywistości, będziemy mogli zobaczyć, co na przykład oczekują od nas rodzice, jako od wychowawców, jako od szkoły, z czym my się musimy zmagać jako wychowawcy. Pokażemy w wielu wywiadach, bo to nie jest tak, że tylko z jednym wychowawcą będę na przykład rozmawiała, czy z jednym dyrektorem, czy z jednym uczniem, tylko z wielu jakby takich różnych źródeł pokażę tą perspektywę, że to jest bardzo rozproszone, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi, jakiś rodzic ze sprawą trudną do wychowawcy i jest on w stanie tak załatwić, że jest wiele szczebli czy elementów poszczególnych drogi, którą my musimy przejść. I fajnie, żeby rodzic o tym wiedział. I myślę, że to też będzie fajny materiał na przykład do wykorzystania na zebranie rodziców, czy żeby na przykład chociażby rodzicom podesłać takie filmy, żeby mogli posłuchać o tym, jak wiele rzeczy w szkole nie jest zależnych od nas. I to nie jest nasze pole wpływu. Ja na szkoleniu Fit Wychowawca mówię sporo w ostatnim module o tym, jak ja przekroczyłam kiedyś swoje granice wpływu jako wychowawca i z czym się musiałam zmagać, jak to przeżyłam i jakie to było dla mnie doświadczenie ciężkie, dlatego że przeliczyłam się ze swoimi możliwościami i z tym, co ja mogę faktycznie jako nauczyciel na takim stanowisku. Kochani, chciałabym teraz Wam przeczytać niesamowite słowa Jespera Jula, również cały czas te książki, o której Wam tutaj już wspominałam, czyli Kryzys Szkoły. Po prostu uważam, że chyba nie ma słów, które potrafiłyby bardziej w punkt określić to, w jakim miejscu my teraz jako nauczyciele czy wychowawcy jesteśmy. Bo poprawa jakości polskiej szkoły jest możliwa, gdy jest zadbany nauczyciel, gdy zadbamy o nauczycieli. Posłuchajcie. Uważam, że politycy przez najbliższych kilka lat powinni wprost rozpieszczać nauczycieli. Trzeba wreszcie pojąć, że testy PISA nie są najważniejsze. Naszym nauczycielom wiedzie się źle i wiemy dlaczego. Dlatego, że są zmuszani do wykonywania zadań, do których nie zostali przygotowani. To tak, jakby od pracowników pizzerii nagle wymagać, żeby zaczęli serwować posiłki w czterogwiazdkowej restauracji. W końcu jedno i drugie jest gotowaniem. Macie czasem takie wrażenie? Że my chodzimy na studia, uczymy się, merytorycznie jesteśmy przygotowani nawet ponad miarę, bo na przykład gramatyka historyczna, nie wiem jak Wam, ale mi się naprawdę średnio przydała, a uczyłam tylko języka polskiego. Ale z kolei tak z takich narzędzi faktycznie dydaktycznych, faktycznie wychowawczych i takich rozwiązań, które mogłabym zastosować w budowaniu relacji z uczniami, nie zostałam w takie narzędzie wyposażona. Najwyższy czas, żeby na poważnie zatroszczyć się o nauczycieli, ale jednocześnie trzeba je uświadomić, że dotychczasowy styl pracy odchodzi w przeszłość. Nie możemy już dłużej pozwalać sobie na taką nieskuteczność. A więc trzeba zapewnić nauczycielom odpowiednie wykształcenie dodatkowe i superwizję. Superwizję to jest coś, czego moim zdaniem bardzo brakuje w pracy wychowawcy. Po prostu ja nie mogłam pojąć tego, nadal tego nie mogę pojąć. Jak to jest, że pedagog, psycholog szkolny ma narzędzia, z których może skorzystać i sobie zrzucić z siebie ten ciężar, który jest na niego nakładany, często też większy niż na wychowawcę, jasna rzecz, ale jest w stanie to ściągnąć z siebie. A wychowawca idzie do domu i po prostu na przykład klepi mężowi, nabija makaron na uszy z tego, co się dzieje w szkole, bo po prostu musi to gdzieś zrzucić. I to po prostu zostaje w tej rodzinie i się to tam kisi i jest ciężko. Albo po prostu dusi to w sobie i nie może
nie wie, jak po prostu pomóc temu uczniowi, ale też nie wie, jak pomóc sobie. Kiedy miałam taką bardzo trudną sytuację z moim uczniem, trafiłam z nim do takiego punktu psychologicznego, takiego punktu całodobowego. I ja tam opowiadałam o sytuacji, ten uczeń opowiadał o sytuacji i tak dalej. I ja bardzo chciałam, żeby ktoś jemu pomógł, żeby ktoś po prostu jemu pomógł. I cały czas się pytała, bo myśmy tam byli rozdzieleni, każdy w swojej sali jakby opowiadał o tym problemie, jak to widzi. Ja cały czas się dopytywałam, co będzie z nim i czy ktoś mu pomoże, bo ja nie potrafię. A pani, która tam się mną zajmowała, i to mnie realnie wkurzała na początku niemiłosiernie, powiedziała tak: Pani Kasiu, pani się zajmuje uczniem, a ja tutaj jestem od tego, żeby się zająć panią. Uczeń już jest zaopiekowany, nim się ktoś zajmuje, jemu zostanie udzielona pomoc, ale pani jest tak samo głęboko w tym problemie i pani trzeba pomóc. Ja to po czasie zrozumiałam, kiedy emocje opadły i po prostu musiałam się sama z tym zmagać potem i było mi bardzo trudno i widziałam, że nie jestem w stanie sobie sama poradzić, bo po prostu nie mam takich narzędzi, nie mam takich kompetencji, nie umiem, jest mi ciężko i po prostu jest mi źle. I nauczyciel po prostu powinien myśleć o sobie, jeżeli, tak jak w samolocie, jak rodzic nie założy pierwszy tej maski, to nie będzie w stanie uratować dziecka. I tak samo tutaj. Właśnie, te superwizje. Umożliwić im pracę w większych zespołach, na przykład te masterminy, które moglibyśmy sobie sami zorganizować, bo nikt nam tutaj w tym chyba nie pomoże. Cały czas mi te włosy wychodzą, po prostu masakra. Które mogłyby ich inspirować i mobilizować do rozwoju. Szkoły są jak rodziny. Dzieciom jest dokładnie tak samo dobrze jak dorosłym. Dzieciom jest dokładnie tak samo dobrze jak dorosłym. Jak nam jest źle, nauczycielom w tej szkole, którą budujemy, to uczniom też jest źle. Jeśli dorosłym będzie się źle, to dzieci będą się źle czuły, a w danym momencie nauczyciele rzeczywiście nie mają najlepiej. Musimy więc zatroszczyć się o nauczycieli. I o to, kochani, chciałabym teraz do Was apelować, żebyście oczywiście z myślą o uczniach, bo to ta perspektywa nigdy nas chyba nie opuści i dlatego jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, bo myślimy o innych i to jest taki zawód, to jest taki stan umysłu, który po prostu się już, w skrócie już chyba umiera, że cały czas myślimy o innych, ale jeżeli my nie zadbamy o siebie, to o tych innych nie będziemy w stanie zadbać. O wychowawców właśnie, na barkach których jest nieprzyzwoicie dużo. Naprawdę, moim zdaniem nieprzyzwoicie dużo. To jest najpiękniejsza rola, jaka jest w szkole. Nie wyobrażam sobie pracować w szkole nie mając wychowawstwa, bo nigdy tego nie doświadczyłam, ale po prostu brakuje narzędzi i też takiego miejsca spotkań, żeby właśnie budować takie społeczności, w których my nie będziemy się wstydzić, bać, powiedzieć, że no kurczę, to mi nie działa, z tym mam problem. Nie wiem normalnie, co mam zrobić. Stało się tak, że ktoś mi tam nawet ten kosz na głowę nałożył, ale ja, co ja mam teraz zrobić, żeby tak się już nie działo, prawda? Czasami w naszych szkołach nie jesteśmy w stanie tak porozmawiać szczerze na ten temat, bo cały czas się oceniamy nawzajem. I fajnie byłoby mieć takie miejsce, w którym możemy się spotkać po prostu nie oceniając, ale rozmawiając o rozwiązaniach. Nie drążąc problemy, ale rozmawiając o rozwiązaniach, szukać jakichś różnych wyjść z sytuacji. Dlatego właśnie proponuję Wam, żebyście spróbowali właśnie założyć sobie takie grupy mastermindowe, nauczycielskie. Poza tym chciałabym Wam powiedzieć o takich spotkaniach, które ja organizuję i które będę organizować. Mianowicie, to są spotkania szkoleniowe, ale moim zdaniem to jest coś więcej niż szkolenie, dlatego że jest tam przestrzeń na to, żeby móc porozmawiać o tym, jak faktycznie w szkole jest, o tym, żeby poszukać rozwiązań, które są dobre dla danej placówki, niekoniecznie takich opisanych z książek, idealnych, wzorcowych, których nie jesteśmy w stanie zastosować w naszej szkole, bo coś tam, bo zawsze jest tak, że coś nie zadziała u nas, może nie zadziałać, a gdzieś tam działa. Dlatego wypuściłam dwa szkolenia Fit Wychowawce, z którym już byłam w 10 miejscach w Polsce.
I powiem Wam, że naprawdę jest taką moją radością i dumą, bo naprawdę się on spotyka z takim bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem. I z każdego takiego spotkania po prostu wyjeżdżam tak zbudowana i tak jednocześnie emocjonalnie rozedrgana, jak po takich naszych przedstawieniach teatralnych z czasów, kiedy właśnie takie koło teatralne prowadziłam, bo to jest takie miejsce, na którym budujemy społeczność. I po prostu później mamy też kontakt z tymi nauczycielami. I wiem, że to jest coś, co działa, bo ja też mailowo utrzymuję kontakt później ze szkołami, które z takiego szkolenia skorzystały. Ja Wam powiem dzisiaj właśnie o takich dwóch szkoleniach, które Wam oferuję. Dzisiaj z rabatem 500 zł na każde szkolenie, o którym powiem, na każdą wersję szkolenia, o której powiem, dla tych osób, które dzisiaj do godziny 24 zgłoszą jakby swoje zainteresowanie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć mi, że takie szkolenie jego szkoła by chciała, ponieważ trzeba obgadać z radą pedagogiczną i z dyrekcją, ale to jest taka wstępna informacja dla mnie, że ktoś w ogóle myśli o tym, zupełnie niezobowiązująca. To znaczy nie będzie żadnych, jakby no, nie wiem, nikogo nie pociągnę do odpowiedzialności, że musi z tego szkolenia skorzystać, ale informacja dla mnie, że jest taka ilość szkół, która chciałaby skorzystać z takiego spotkania, które no jest tym rabatem 500 zł. Ile takich szkół mogłabym przyjąć? 10. Dla 10 szkół, które dzisiaj napiszą do mnie maila na adres fitedukacja@gmail.com, fitedukacja@gmail.com. W ofercie szkoleniowej, o której Wam zaraz powiem i do której podobne linki do opisu jest też ten mail zapisany. Jeżeli ktoś po prostu napisze mi, że jestem zainteresowany, to ja po prostu będę trzymała ten kontakt w pierwszej kolejności, jeżeli szkoła się zdecyduje. Dobrze? Czyli te 10 szkół po prostu będzie miało te 500 zł taniej. I teraz jakie te szkolenia są? Więc pierwszy to jest fit wychowawca, który jest już w obiegu, że tak powiem, w Polsce. Kolejna ważna informacja, taka organizacyjna. Ja szkolenia organizuję głównie zamknięte. To znaczy, że ja przyjeżdżam do danej szkoły, do danej placówki, czyli nauczyciel, który zgłasza szkołę, po prostu się orientuje u siebie, czy jest taka grupa chętnych, która by chciała. Minimalna ilość to jest 20 osób z rady pedagogicznej, która by chciała wziąć udział w szkoleniu. Ja wtedy przyjeżdżam. Ze wszystkimi materiałami, z całym szkoleniem, także macie to u siebie na miejscu, więc myślę, że dla Was sytuacja komfortowa, dla mnie różna. Raz jechałam na jedno szkolenie 15 godzin w jedną stronę do Chełma, było super, warto było, ale po prostu droga to było coś. Czy jest jakaś ograniczona ilość, nie wiem, miast, miejsc, do których mogę jechać? Nie, jeżeli znajdę połączenie takie PKP, to myślę, że dojadę no, wszędzie tam, gdzie się da. Nie szkolę tylko w soboty, natomiast każdy inny dzień tygodnia jak najbardziej może być. Co w takich szkoleniach się znajduje, bo myślę, że to Was interesuje najbardziej. Więc jeżeli chodzi o fit wychowawcę, on jest zbudowany z takich trzech modułów. Całe szkolenie trwa 5 godzin zegarowych, na tyle jest rozpisane, może być krócej, może być też dłużej, jeżeli nam tak dłużej wyjdzie lub chcielibyście zaplanować dłuższe, ponieważ za każdym razem, kiedy konsultuję szkolenie, ja wysyłam też jeszcze taki szczegółowy program. Dana szkoła się zastanawia, czy to faktycznie jest im potrzebne, czy może chcieliby jakiś moduł wymienić albo coś dostosować. Czasami dostaję maile z taką bardzo spersonalizowaną listą jakby, przepraszam, potrzeb, do której się dostosowuje i później z takim szkoleniem szytym na miarę przyjeżdżam do Was. I teraz, co tam jest? No więc są tam trzy moduły. Najpierw jest Fit Start, czyli to, w jaki sposób możemy z naszą klasą wystartować we wspólnej współpracy. Tutaj są pomysły na kontrakt, na integrację, na to, żeby w ogóle jakoś nawiązać, zacząć nawiązywać relacje, na to, jak pracować na wartościach i tak dalej. Później mamy Fit Rozwój, czyli
ciągniemy dalej proces. Tak jak wspominałam na początku, nie robimy wielkiego wow i wejścia, z tego po prostu jesteśmy super, a później ich zostawiamy w samopas, tylko towarzyszymy dalej w budowaniu nawyków. To jest dla mnie kluczowe. Po to właśnie powstała Fit Edukacja, żeby budować dobre nawyki w myśleniu, w budowaniu kompetencji miękkich i w edukacji dla zdrowia. I dalej, później mamy Fit Parasol, czyli dbamy o wychowawcę w takich różnych wymiarach, jakby w tym, żeby działać tylko w swoim polu wpływu. Ja tutaj szczegółowo opowiadam o tej swojej, o tym swoim doświadczeniu, wyciągam z tego lekcje i pokazuję, czego nie warto robić na moim przykładzie, a co można byłoby. Mówimy tutaj o takim komunikacie asertywnym. Ja wiem, że to jest znane, ale myślę, że warto sobie to przypomnieć, który warto zastosować podczas rozmowy z rodzicem. Mówię o trzech narzędziach. Teraz ten moduł jest rozbudowany. Te szkoły, które już miały to szkolenie, ono już troszeczkę inaczej wygląda. O trzech narzędziach, nawet czterech, które są jakby skoncentrowane na tym, żeby nawiązać takie relacje z rodzicem, aby on był naszym ambasadorem, żeby on po prostu był po naszej stronie w rozmowach ze swoim dzieckiem i żebyśmy czuli się bezpiecznie, bo jeżeli my się czujemy bezpiecznie w szkole, to też bezpiecznie się będzie czuł uczeń i będzie też czuł taką, no, taką wspólnotę dorosłych, która działa dla jego dobra. Tak jak rodzice, jeżeli się rozjadą ich, nie wiem, intencje, wartości w małżeństwie, w rodzinie, no to dziecko jest rozwalone na pół. I tak samo myślę tutaj, jeżeli będzie taka walka między nauczycielem a rodzicem, no to zawsze dziecko będzie poszkodowane. I tutaj naprawdę są super, super, super rozwiązania, które są częściowo moimi pomysłami, częściowo są takimi, które zaczerpnęłam skądś. Ja za każdym razem podaję źródła, więc może sobie później do nich też zerknąć, czy te osoby nie mają innych pomysłów. Ja po każdym szkoleniu nie dość, że daję bardzo dużo takich wydrukowanych materiałów, to ja wszystkie je później też wysyłam w wersji elektronicznej dla tych, którzy zostawią mi maila, żeby narzędzia, na których pracujemy na szkoleniu, żeby po prostu nie było nam ich szkoda i będziemy o nich pisać, ale mailowo można je sobie później wydrukować i eksterować do pracy z uczniem. Kolejna rzecz to jest taka, że to szkolenie jest w wersji podstawowej i w wersji premium. Wersja podstawowa zawiera te wszystkie, wiadomo, to co ja powiedziałam i materiały takie, które ja po prostu przygotowuję na szkolenie. Każde narzędzie jest wydrukowane i każde narzędzie nauczyciel dostaje do takiej ofertówki twardszej, żeby mógł sobie to przechowywać bezpiecznie. Natomiast wersja premium, oczywiście ma to wszystko, co wersja podstawowa, szkolenie trwa tak samo, też 5 godzin, oczywiście może być wydłużone o takie spersonalizowane prośby, ale tutaj nauczyciele otrzymują jeszcze takie plakaty motywacyjne w takich wersji A4, które ja ręcznie przygotowywałam, laminowane. To są takie dwa przykładowe, jest ich więcej. Otrzymują taką grę, właśnie Zagrajmy w lepszy rok, też w wersji już takiej gotowej do użycia, podwójnej, żeby też można było zagrać w memory na mniejszych grupach. Otrzymujecie taki długopis Fit Edukacja, Zdrowy Wymiar Edukacji, o który już wyobraźcie sobie, jeden pan się pytał, czy może zakupić dla swoich uczniów. Na razie jeszcze takiej sprzedaży nie prowadzimy, ale mam nadzieję, że kiedyś to ruszymy, bo myślę o sklepie online. Do tego dołączamy też zakładki do książek, też kilka sztuk, tak żeby można sobie było samemu skorzystać jako nauczyciel, ale też na przykład nagrody dla uczniów. Przepraszam, i karty rozwojowe. Karty rozwojowe, ja ich jeszcze fizycznie nie mam gotowych, ja nad nimi pracuję, ale w tym tygodniu już je, że tak powiem, wypuszczę i pokażę Wam na zdjęciach, albo zrobię taki filmik krótki na inspiracjach dla szkoły, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Chciałabym, żeby był obraz, wiadomo, tak jak na każdych takich rozwojowych czy milowych, polecam Wam na przykład mój wpis na blogu I love karty milowe, tam jest 16 pomysłów na to, jak wykorzystać takie karty rozwojowe na lekcji, czy Dixit, a z tyłu będą też takie pytania czy myśli, które będą mogły być wykorzystywane
do takiej pracy no, integracyjnej czy rozwojowej z instrukcją tego, jak tego użyć. To jeżeli chodzi o fit wychowawcę. I premierowe szkolenie, z którego jestem bardzo dumna i które wypuszczam dzisiaj dopiero, podlinkuję fit wychowawcy i silnego ucznia oczywiście w opisie do live'a. To silny uczeń, czyli nauczycielskie triki na budowanie wewnętrznej siły. I tutaj skupiamy się na właśnie tej sile wewnętrznej, którą budujemy przede wszystkim nawet u siebie, ale efektem jakby docelowym jest to, że mamy właśnie silnego wychowawcę i silnego ucznia. I troszeczkę też wspominam o tych narzędziach, których dzisiaj powiedziałam, ale to jest tylko taki wstęp. Natomiast tutaj jest bardzo dużo różnych ciekawych rozwiązań, które mam pogrupowane właśnie na takie dwa moduły szkoleniowe. Silny uczeń tak jako jednostka i silny zespół. I tutaj są naprawdę ciekawe narzędzia, zaczerpnięte stricte z takiej strefy biznesowej, design thinking i case clinic, które biznesowej i coachingowej, które możemy zaadoptować do szkolnej rzeczywistości. Tych narzędzi jest tutaj w sumie z tych dwóch właśnie design thinking i case clinic 6. I ja je tutaj szczegółowo będę przedstawiać. Ostatnio na szkoleniu lubelskim ja tylko wspomniałam troszeczkę o personie, ale jest ich o znacznie więcej i na tym szkoleniu właśnie sobie będziemy mówić, jak to można zastosować i w pracy takiej zespołowej z uczniem, czy dla uczniów, ale też takiej, którą my wykorzystujemy w pracy zespołów wychowawczych, czyli narzędzia, które możemy zastosować do zespołów wychowawczych, jakie mamy w naszej szkole, do których należymy jako wychowawcy, pedagodzy, czy psycholodzy, czy bibliotekarze. Bo dla takich osób właśnie jest to szkolenie dedykowane. Mam nadzieję, kochani, że ta oferta się Wam podoba. Ja tutaj zobaczę, czy są jakieś komentarze. Wspaniały pomysł, nie wiem, czy to jest... Aha, może do tego masterminda pewnie. Tak, jejku, ile to komentarzy, kochani, to ja po prostu będę sobie teraz potem czytać z radością. Pani Lidia Dąbrowska się pyta, czy Gdańsk? Tak. Jak najbardziej może być. Ja już powiem Wam, że miałam w zeszłym roku na przykład, znaczy na początku się przestraszyłam, Sopot, moje ukochane miasto takie tam w górze, na Pomorzu, Gdańsk też, ale Sopot, no przyznam, że podoba mi się bardziej. I z Sopotu dostałam taką właśnie propozycję, to sobie myślę, rad, ja bym tyle jechać tam, ale jestem w stanie to tak zorganizować, że mogłabym sobie to wtedy na przykład jakoś tak w miarę ułożyć, że miałabym warsztaty dla dzieci, bo mam taką szkołę, która oczekuje na mnie z warsztatami dla dzieci. Ja sobie na przykład wtedy na drugi dzień mogłabym właśnie tutaj poczarować coś z terminem w szkole, być może, którą proponuje pani Lidia Dąbrowska. No i wtedy bylibyśmy to w stanie jakby załatwić za jednym zamachem, bo ja jestem z Bielska Białej, czyli same południe Polski, więc jak ja już tam pojadę, to chciałabym tak załatwić może na przykład dwie szkoły za jednym zamachem, byłoby fajnie. Szczecin, proszę o powtórzenie mail. O, Szczecin, no to w sumie też jest tak dosyć blisko, no nie? Czyli ja tak bardzo optymistycznie podchodzę do tego. Później mój mąż po prostu głowę tutaj załamuje się, jak patrzy i szuka połączeń. Poręby Wielkiej do Bielska niedaleko. O, no to super. Jeszcze raz powtórzenie maila. fitedukacja@gmail.com. Ja, jak zakończę transmisję, bo ja oczywiście teraz tego nie umiem zrobić, tak boję się po prostu, że czy sam się uda, żeby wkleić link do tych dwóch szkoleń, ale jak zakończę, to ja od razu podepnę w opisie live'a link do fit wychowawcy, do silnego ucznia, do tej gry Zagrajmy w lepszy rok, tak, do książek, jeżeli ktoś by sobie chciał zobaczyć, no to o czym mówiłam tutaj na live'ie. Mam nadzieję, że znajdzie się. O, pani już Ela Kurkowska ode mnie mail poszedł. Super, dziękuję bardzo. No to jest pani w pierwszej dziesiątce. Tak, i ta zniżka jest oczywiście na szkolenie w wersji podstawowej i wersji premium. Także na przykład jak ktoś ma zgłosić szkołę, grupę 20-osobową, do wersji podstawowej to wyjdzie 1500, czyli obcinamy 500 zł, więc jest za 1000. Na 1000 no plus koszty mojego dojazdu. To jest wszystko napisane w ofercie, no bo ja po prostu muszę tam dojechać i czasami to jest, wiecie, no tak, że nie liczę, no bo to na terenie Bielska, ale czasami także do tego Gdańska, jak dojadę, no to to po prostu trochę wyjdzie. Oczywiście ja też się staram tak, żeby to było no jak najtaniej, żeby tutaj no,
w żaden sposób nie naciągać szkoły. Ja mam możliwość wystawienia faktury, także to też mówię od razu, bo wiem, że to wtedy łatwiej. Oczywiście moje bilety też są do wglądu, żeby nie było, że sobie, nie wiem, gdzieś tam sobie pojadę jeszcze za tą kasę gdzieś po drodze. Co jeszcze? Tak jak mówię, można szkolenie spersonalizować, jak najbardziej, takie są najlepsze wtedy, bo ja nie mówię o rzeczach, które już wiecie, tylko po prostu to, co chcecie naprawdę. I wtedy to nie jest takie szkolenie, że po prostu człowiek myśli, jejku, ja też tyle godzin w pracy, to jeszcze mi dokładali siedzieć, tylko faktycznie człowiek z tego wyciąga jak najwięcej i bardzo na taką efektywność stawia. Także w tych mailach naprawdę się proszę tutaj postarać o to, żeby jak najbardziej spersonalizować oczekiwania, bo wtedy one są najbardziej trafione i to jest takie szkolenie, no, którego się po prostu nie żałuje ani czasu, ani tych pieniędzy szkolnych. Są szkoły, które no, niestety nie uzyskały aprobaty dyrekcji i musiały się same składać, sami nauczyciele byli na tyle zmobilizowani, że chcieli z tego skorzystać, nie żałowali, to jest dla mnie najcenniejsze. Ale słuchajcie, pamiętajcie, że jest taka baza pieniędzy szkolnych, która jest przeznaczona na dokształcanie nauczycieli i myślę, że warto mówić właśnie dyrektorom, może im udostępnijcie tego live'a, że jest potrzebna pomoc dla wychowawców i po prostu trzeba o tym mówić głośno i jest możliwość korzystania z tego. Są też pieniądze z gminy, które można na to wykorzystać, że wtedy tym jakby płatnikiem jest gmina. Bardzo dużo miałam takich szkół, które w ten sposób po prostu to załatwiały i no. Także myślę, że możliwości jest wiele. Najważniejsze to jest chcieć i po prostu się nie bać też tego, żeby móc skorzystać, żeby mówić też o tym, że mamy taką potrzebę jako nauczyciele i to nie znaczy, że my jesteśmy w tym momencie nauczycielami, którzy nie dają rady. Jesteśmy nauczycielami, którzy mają świadomość tego, że chcą lepiej sobie dawać radę, bo ci, którzy faktycznie no, nie dają rady, nie mają jakby takiej siły na to, żeby, czy nawet chęci może, żeby tak jakby wyjść spoza takiego pudełka, że my już wszystko wiemy i myśmy się te 5 lat uczyli i na coś te studia były, no na coś tam były, ale wiemy, jak to wygląda w praktyce szkolnej, że no na to były, żebyśmy się do tej szkoły dostali, nie? Żeby nam o tym polskim jakoś tam w miarę potrafiła opowiadać, ale wychowawczo to tutaj niewiele się dzieje. Dlatego myślę, że takie szkolenie byłoby wartością i ja robię, no ze swojej strony dokładam wszelkich starań, żeby tak faktycznie było i żeby to nie był stracony czas. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Jak patrzę na zegarek, to jest mi okropnie, okropnie wstyd, bo to znaczy, że ja nie potrafię zarządzać sobą w czasie, a pisałam o tym rozdział w swojej książce. 21:05, a miała być 20:15 się zakończyć. Mam nadzieję, że mimo tego nie żałowaliście, że tutaj byliście ze mną. Cieszę się, że tak dużo osób, nawet Renia Kawka, moja koleżanka z podstawówki jest. Cześć, Magda, Anuszczyk, witaj kochana, Agata Kowalska dołączyła, super. Po prostu tak dużo osób, że nawet nie przypuszczałam, bo tak późno wypuściłam informację o tym live'ie. Dziękuję kochani, że byliście, że tak dużo czasu poświęciliście. Dziękuję tym osobom, które dzisiaj wyślą do mnie maila przed 22, przed 24, tak, to jest ta matematyka właśnie. I będziemy w kontakcie ze sobą. Mówię od razu, że to wiadomo, to nie jest tak, że to jest zobowiązujące, tylko po prostu dajcie informacje i ja wtedy trzymam tego maila, że to są osoby, które po prostu mają to szkolenie taniej, bo dzisiaj mamy taki dzień promocji. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam spokojnego wieczoru i tego, żebyście znaleźli oddech dla siebie. I dbajcie o siebie. I mierzcie wysoko, jak najwyżej. Też w tym, żeby zadbać o tą swoją przestrzeń. Do zobaczenia. Mam nadzieję, kiedyś na żywo.